witam wszystkich serdecznie i wszystkich gorąco Was pozdrawiam na kolejnym już odcinku Rozmowy za światami. Trochę było przerwy, no ale idziemy dalej, próbujemy nagrywać z ludźmi, którzy coś zrobili, osiągnęli. Ja dziękuję Państwu za to, że jesteście z nami. Jeżeli się to podoba, co robimy, proszę lajka, suba. Tam jest też taka ikonka, można wpłacić jakieś pieniądze, abyśmy mogli dla Was dalej robić ten cykl. Mamy różne od Państwa propozycje, ale tak jak powtarzam, zawsze bierzemy ludzi, którzy coś znaczyli, którzy byli w jakiś sposób wielcy, ale którzy byli dobrzy, prawi, tacy, którzy wpisali się dobrym swoim życiem w nasze życie. I tak ostatnio oglądaliśmy z Grzegorzem, przez przypadek trafiliśmy w telewizji na reportaż o Janie Wedlu, w ogóle o Wedlu, Ewedel, tak? Ale potem o Janie Wedlu, który rozbudował całą fabrykę na Pradze, która stoi ta fabryka, który był bardzo dobrym człowiekiem, który dużo robił, działał, pomagał, poza tym, że stworzył czekoladowe imperium. No i potem, jak po wojnie komuna się z nim obeszła, jak przekształcili go na 22 lipca. I ten cały życiorys był bardzo barwny, ale bardzo piękny, wspaniały i tak pomyśleliśmy, a może zrobimy przekaz od Jana Wedla. I tak też się stało. Także, drodzy Państwo, dzisiaj przekaz od Jana Wedla. Wszystko, co mogę powiedzieć, to nie to, że życie zrobiłem słodkie. Nie to, że sprowadziłem czekoladę i rozpowszechniłem ją. Bo to też dobre i piękne, ale można by robić wiele innych rzeczy. Chodzi o to, żeby w życiu cokolwiek robisz, robić z sercem. Jeśli do każdej pracy, jaką podejmiesz, włożysz swoje serce, uczucia, emocje, będzie to piękna praca. Cokolwiek byś nie wykonywał. Ja akurat wszedłem w branżę słodkości. Dla dzieci, dla dorosłych. Czekolada, wszystkie wyroby czekoladowe. Ale wiedziałem jedno, że trzeba włożyć do tego serce, że sama czekolada jest tylko czekoladą. Tak jak zrobienie pióra wiecznego jest tylko piórem wiecznym. Jeśli nie ma w tym serca, jeśli nie ma w tym miłości do tego, co robisz, będzie to płytkie. Ale nie tylko miłości do tego, co robisz, ale miłości do tego, z kim to robisz. Jeżeli ci, którzy będą tworzyli z tobą twoje marzenia, nie będą potraktowali jak najwięksi przyjaciele, jak ludzie, którym dasz swoje uczucia, emocje, empatię, stworzycie biznes na jakimś, trudno powiedzieć do końca czym, ale pewnie na jakimś takim obozie pracy, gdzie tylko będziesz nabijał sobie pieniądze, budując nawet własną markę, ale jedno jest ważne, zawsze, i każdy powinien z Was wiedzieć, markę tworzą ludzie dookoła Ciebie, a nie Ty sam. Jeżeli Ty sam uważasz, że stworzyłeś markę, to trzeba było samemu to robić i nikogo nie zatrudniać. Jeżeli w takim rozrachunku życiowym później, po czasie powiesz, stworzyłem markę, ale zapomnisz o tym, którzy ją razem z Tobą stworzyli, jesteś pusty i do niczego. Cóż może powiedzieć człowiek z perspektywy innego życia? Tak naprawdę można by rzec, że cóż mogłoby mnie to teraz obchodzić. Ale obchodzi mnie w sensie takim, że to, co zrobiłem, to, co stworzyłem z takim uczuciem, sercem, oddaniem, zostało upłynnione. Jak ta czekolada, która jest piękna, nalana, pachnąca, ale wypijasz.
i zostaje pusty kubek, brudny. Oczywiście w środku w tobie jest przyjemność. Poczułeś w swoich ustach rozpływającą się kawę, dobry smak, ale on potem przechodzi i już nie ma. I tak z całym interesem wedla. Wedla mówię, ponieważ to była marka, ale tą markę tworzyli ludzie, których szanowałem, kochałem i traktowałem jak swoich braci, siostry. Jeżeli chcesz tworzyć interes i chcesz od razu stać na górze i stawiać granice, że nie ma nikt do ciebie dojścia, bo ty tu rządzisz, to nie rób już nic. Pewnie chcielibyście wiedzieć, czy ja tu po tej stronie robię czekoladę. No cóż, robię to, co robiłem, to znaczy daję miłość, uczucie i wspieram ludzi. Kiedy patrzyłem na fabrykę, która po wojnie w nowym ustroju pracowała, nawet mnie to cieszyło. No cóż, zmienili nazwę, ale cieszyło mnie, że nadal jest prężna. Kiedybym spojrzał dzisiaj, mógłbym się tylko lekko wzruszyć, ponieważ tak wielki biznes, tak słodki biznes przeszedł zupełnie w inne ręce i stracił jakby już na wartości. Dzisiaj czekolady jest tyle różnej, że tak naprawdę można by powiedzieć, ach, jakaś jedna czekolada wedla w tych całych paletach czekolad. I pewnie będzie racja. Natomiast nie zapominajmy, że to, co robimy, raz, że musi być najlepsze, a dwa, że musi być pełne uczucia, miłości. Kiedy zdajesz sobie sprawę, że pracując na ziemi, pracujesz dla innych, dajesz innym pracę, nie zapomnij o tym, że ktoś jest nad tobą. Że tak czy owak, prędzej czy później będziesz miał spotkanie z Bogiem. O, mógłbyś powiedzieć w sposób dość ostentacyjny, no a gdzie ja go spotkam? Odpowiem wprost. To, że go nie widziałeś przez całe życie, nie znaczy, że go nie zobaczysz w drugim życiu. Ktoś znowu ostentacyjnie powie, no daj mi to drugie życie. Odpowiedziałbym, ale ja niczego nie daję. Sam się przekonasz. Zapytacie Państwo pewnie, jak zostałem potraktowany po tamtej stronie. To nie jest najlepsze określenie, potraktowany. Bo tam, po tamtej stronie, nikt nikogo nie traktuje, tak? Znowu byśmy weszli w jakąś korporację, fabrykę. Jak cię potraktowano? Ale tam sam siebie traktujesz, sam siebie oceniasz, obliczasz, patrzysz. Ale kiedy dookoła widzisz ludzi, którym pomogłeś poprzez pracę i byłeś otwarty dla ludzi, to już sobie sam wystawiasz laurkę. A właściwie to, czego dokonałeś, wystawia ci laurkę. I powtarzam jeszcze raz, nieważne co byś robił, buty, pióra wieczne, nie wiem co tam jeszcze, garki, talerze. Jeśli jednak ci, którzy robią, nie będą robili tego z sercem i z uciechą, że idą do pracy, żeby inni mieli coś fajnego, to będzie to puste, a wiele rzeczy tak teraz powstaje. Wiele rzeczy, które jest wyprodukowanych, zrobionych, jest po prostu zrobionych. I to wszystko. W nich nie ma życia, w nich nie ma energii, w nich nie ma ducha, nie ma. Wiecie, co mam na myśli? To znaczy, że przedmioty, które produkujemy, czy rzeczy potrzebne nawet są takie po prostu bezosobowe. Bo jakaś fabryka jeszcze do połowy, jakiś robot tłucze to wszystko, a na górze siedzi tylko ktoś i liczy pieniądze i mówi, z ostatniej partii sprzedaży widelców i noży mamy tyle i tyle, cieszę się bardzo. Ale w tym wszystkim nie ma człowieka. Można by dużo mówić, ale nie chcę mówić o samej fabryce, o samym pracy, procesie, ale o tym, jak być człowiekiem w każdym wymiarze i dostrzegać drugiego człowieka. Jeśli nie będziemy dostrzegali drugiego człowieka, jeżeli nie
będziemy w tym wszystkim dostrzegali też Boga, jeżeli nie zrozumiemy, że pracujemy na rzecz własną, ale poprzez Niego, nie dokonamy zbyt wiele. Wiele pięknych firm, mocnych, silnych, o potężnych nazwiskach, dawno już padło. I tylko wiatr hula po zapisanej kartce z imienia i nazwiska, ponieważ nie było tam miłości, uczucia, a była zwykła, jak to się dzisiaj tak nazywa, korporacja. Pamiętajcie, świat należy do was, ale dany wam od Boga. I tak jak chciałbyś siebie traktować, tak traktuj innych. Aby potem w ostatnim rozrachunku być z siebie dumnym, zadowolonym i szczęśliwym. Wiele firm, które właśnie możemy oceniać z perspektywy dawnego czasu, znanych marek, o których nie będę mówił, budowanych było na łzach, na cierpieniu, na poganianiu ludzi. I tak naprawdę one się rozpadły, albo nawet jeśli są, to już tak poprzekształcane. Oczywiście, kiedy mówię o swoim imperium, bo tak można nazwać, ono już się przekształciło, ale to dlatego, że tak potem wszyscy dbamy o wszystko i zapominamy, co jest nasze, oddajemy w cudze ręce. Co z tego, że jest nazwa, kiedy to już nie jest twoje? Ale nie o tym też mówić, a mówić o tym, aby być człowiekiem, aby zawsze być człowiekiem. Pracodawca jest człowiekiem, ale ludziom, którym daje pracę, musi zrozumieć, że są też ludźmi. I jeżeli będziesz budował swoje życie na łzach cudzych, twoje życie utopi się w tych łzach, a po tamtej stronie dopiero będziesz żałował i walił mea culpa, ale będzie za późno. Znaczy, nawet tam nie jest za późno, żeby się nawrócić, zmienić, ale po co? Nie lepiej przejść sobie spokojnie. Jestem dumny z tego, co zrobiłem, ale jeszcze bardziej dumny z tego, jak to zrobiłem. Ponieważ, bo nie o to chodzi, co zrobiłeś, tylko jak to zrobiłeś. To bardzo ważne słowa. I tak naprawdę tyle chciałem powiedzieć. Mógłbym tu robić jeszcze wywody, ale to za bardzo osobiste byłyby. Natomiast po tej stronie jest mi dobrze, spokojnie. Jestem dumny, zadowolony. Tu jest dużo dzieci, z którymi też się spotykam i daję im tą słodycz, tą radość. Ktoś powie, po tamtej stronie czekolada, ale to czekolada jest tylko symbolem uczucia, miłości. Dlatego pamiętajcie, kiedy będziecie coś chcieli robić, włóżcie w to swoje serce, uczucie, a ci, którzy będą wam przy tym pomagali, mają być ważniejsi od was, bo wy macie tylko pomysł, a cała reszta wykonanie. Jeśli nie uszanujemy tych, co wykonali nasz pomysł, nie będzie nas, naszego pomysłu. Wszystkiego słodkiego wam życzę, ale najważniejsze rozumu i zrozumienia. Pamiętajcie, bądźmy ludźmi i doceniajmy tych, którzy nas wyciągają w górę, bo to dzięki nim jesteśmy. Tyle. I ja również dziękuję za te słowa, za to wszystko. Dziękuję Państwu, że mogłem przekazać tak, myślę, mądry przekaz, pouczający. Życzę wam wszystkiego dobrego. Jeśli Państwo zastanawiają się, jak to są przekazy, jak jest po tamtej stronie, zapraszam do mojej książki Przewodnik po zaświatach. Mogą Państwo ją nabyć w księgarni Nieznany Świat, poprzez Allegro, poprzez moją stronę. Życzę wam wszystkiego dobrego. Jeśli się podobało, proszę lajka, suba, udostępniajmy. I tam taka mała ikonka, żeby wpłacić. Pozdrawiam.